No i witam was wszystkich ponownie. Gdzieś tutaj ten potwór był i zniknął. Dobra, idziemy tu może. Tu są jakieś drzwi. Czemu mielibyśmy nie wyjść? Dobra, zostawię otwarte. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, okay. Tying limbs to the spokes and rims. Odcinka na odcinek jest coraz bardziej chora. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold. Between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć. Że grę robili psychole. O, jest mianowicie to koło. Okej, okay. Nie wiem dlaczego, ale zaczyna nam świrować nasz kochany. Próbuj, bo zaraz ci pęknie. Tu się nie uda. Tu się nie uda! Mam czaszkę! Zaraz mi coś wyskoczy z tego koła. Mam doświadczenie z tej baby. I z byka. Jaki młot! Ktoś musiał nim niedawno komuś głowę rozkwasić. No dobra, wyskakuj. Okej, nikt nie wyskoczy. Jest kula. No ale gdzie ona ma te ubytki, gdzie łamie mu się? A tutaj, dobra, rozumiem. Rozumiem. Spadajmy stąd, mamy kulę. Mamy kulę, więc spadajmy stamtąd. Nic nas tam już nie trzyma i skręćmy w lewo. Mam nadzieję, że tego gościa już tutaj nie ma. Cały czas coś się tutaj rusza. Jezus Maria, tutaj! Dokładnie tutaj on tu jest! Ja pieprzę! Dzięki ci, gro, nienawidzę cię! Okej, okay, idziemy od niego. Przechodzimy przez most, tak? Mamy przejść przez most. Dobra, wychodzimy stąd. I witam wszystkich ponownie tutaj, Aplegat. Nie wiem dlaczego powiedziałem, witam wszystkich ponownie, bo to jest kontynuacja odcinka. Ale cóż, wywalił mi się. Nie mogłem przejść przez ten chór, główny hall parę razy. I mi się gra wywaliła. Wywalała cały czas. Więc postanowiłem zrobić sobie parę dni przerwy od tej gry. I spróbować później. No i mi się udało. Jakimś cudem to przejść przez te drzwi, dlatego stąd ten dzień dobry. I tak, cóż, mimo wszystko witam wszystkich. I idziemy dalej. Wziąłem fragment kuli, który mam tutaj. Mamy już 3 fragmenty kuli. A potrzebujemy chyba 6. Także jesteśmy w połowie drogi. Bałem się też, czy nie zawiesić tej serii, bo nie mogłem przejść przez te drzwi. I tam mamy następne. No, mam nadzieję, że mnie nie wywali. Krew. Może i tak, tu coś jest. Dajcie mi to. Gdy oprawcy uronił mi to, że to się odprowadzi. Rytuał. Okej, podgłośnię sobie trochę słuchawki, żeby krzyczeć jeszcze mocniej, kiedy coś wyskoczy. Hmm.
Przypomina mi bardzo to miejsce, jakbym tu już był kiedyś. Dobra. Więc co? Spotykamy się po drugiej stronie, więc zaraz wracam, jak mi nie wywali. No okej, znowu mi się gra wywaliła. Zawsze jak przechodzę przez te drzwi, gra mnie wywala. Przez takie, wiecie, do następnego poziomu. Więc muszę być ostrożny. Nie podoba mi się tutaj w ogóle. Dobra, mamy trochę tej oliwy. Zamknij się tutaj. Jest tutaj coś ciekawego, oprócz... Jest tutaj... To są wszystkie te same książki. Mimo, że uwielbiam czytać książki, nigdy nie kupuję... No, znaczy nie kupuję czterech takich samych egzemplarzy. I co to jest? Coś, co się nie rozbije, gdy spadnie z dużej wysokości. Okej, tu nie chcę tego zapalać, bo to marnowanie krzesi według mnie. Nie w tym pomieszczeniu, będą ważniejsze pomieszczenia. Co to jest? No i tak, i co, znowu mnie wywali? Nie wywaliło, więc bardzo mnie to cieszy. Wiesz, to krzesło. Nie wiem, co to tak naprawdę jest. Niby tam są jakieś napisy. Coś tam pisze, możecie sobie sami przeczytać. Mi się nie chce, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, do czego to ma służyć. No, Agrippa. Usiądź sobie, o. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients and prepare the tonic via disguise. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Jakaś notatka? Nie notatka, wróć zadania. Umierające poprzez specjalny, który to można go uleczyć. Looks like you cleaned out the choir. Head for the transom and find the rest of the ordinances. Tylko że ja mam mały problem, ludziska. Pozew można odnaleźć w transepcie. Umierające Agrippa. I jeszcze raz. Mująca Agrippa, czy jest specjalnie sobie można go uleczyć? Dobra, ale ja jestem zgubiony. Bo nie wiem, gdzie to mam szukać. Bla bla bla, trujące grzyby, esencje człowieka, pozyskanie, które może bardzo... Przecież ja mam grzyby. J, nie J, tab. Fragment grzyba. Kawał świeżego mięsa, wiadro smoły, to nie wiem. Trujący grzybów zależy czy parzujący, ale grzebą się silne pechy. Myślę, że na chórze znajdę takiego grzyba. Esencja jest krwi człowieka, który może cię pierwszy podczas kolejnych tortów. Pozyskanie ten może być bardzo trudne. Wątpię, że będę pobryźniając się już tam na słowacie, no dobrze, to są rzecz wodnego karnka, a ja będzie musiał się opłacać. Ale gdzie ja mam iść? Prosto, lewo, prawo? Wyjść stąd w ogóle?
Hej, spróbuj. W tym momencie ja jestem... No, ja się zgubiłem. Co tu jest? Laboratorium. Dlaczego tak nie... Cholera, nie mogę tam wejść. Powinienem móc wejść do laboratorium. Ja jestem laboratorium, nie laboratorium. Zawsze miałem problemy z tym słowem. Na górę na pewno nie mam iść, to już graby nie pozwoliła mi się aż tak cofać. Mam taką nadzieję, że nie jest taka. Czy ja byłem tutaj? Ja byłem tutaj? Ja tego nie pamiętam. Muszę jakieś wiadro chyba zamontować. Spróbujmy, kurczę, spuścić ten na dół. Coś tam jest na dole. Tu muszę chyba mięso dać. O tak. Tutaj nie byłem. Bałem się gdzie iść, a mam rozwiązanie. Wyciągaj to. Wyciąg to. Dobra, dobra, dobra. Wyciągaj to. Żeby tylko ten potwór po tej linii nie... I mamy kość. Dobra. Jesteśmy blisko rozwiązania. Czyli po prostu tutaj nie byliśmy. I wszystko się zgadza. No i kolejnie znowu mnie gra wywali, więc cóż, teraz do was wracam. Po drugiej stronie. Tak się zastanawiałem, no i mnie wywaliło. Zawsze mnie będzie wywalać. No i zastanawiałem się, dlaczego Daniel sam nie zjadł tej kości. Ale już sobie, już wiem dlaczego, bo jest pokryta śluzem potwora. Dobrze, że jest tutaj dość jasno. Nie muszę używać latarni. This one. Prepare him. Okej. Mamy raz, dwa, trzy drzwi i wejście na górę. Najpierw drzwi. Te. Bo dlaczego nie? Dlaczego nie drzwi? Nie, nie te. Nie te, tam nie pójdę, nie ma bata, tam nie ma szans, żebym poszedł. Tu to samo, nie, nie pójdę tam. I tu to samo. Złego, złego, już wolę iść te drzwi. Bo widziałem światełko na końcu tunelu. Tam, daleko, 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 daleko. Okej, zostawię ze sobą otwarte. No i znowu wspomnienie. Cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a madman. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Okej, okay, czyli Daniel nieźle dał sobie wpajać do swojej malutkiej główki, że to są potwory, no ale to już instynkt przetrwania i tak dalej, i tak dalej. Czy mi się wydaje, czy zaraz się posikam w majty? Tu jest kula.
Cóż, nie zazdroszczę temu człowiekowi, gdyż wiem, co to jest. Wiem, co to jest. Średniowieczne narzędzie tortur. Uii, zawsze naprawi się. Dawaj kule. Dobra, spadamy stąd. Zostawimy te drzwi otwarte. Bo znając życie, wszedłbym w jedno. Jakbym je zamknął, to bym później nie wiedział, w którym byłem, a w którym nie. Wejdźmy do kolejnych drzwi. Tajemnicy. To jest upiór? Nie upiór, co ja gadam. Ta bestia, że on tak się przestraszył. Mam nadzieję, że nie kroją go teraz na żywo, tylko że to muszę tylko. To są tylko wspomnienia. Gwałciciel zawiózł do góry. Możecie sobie to przeczytać, ja nie mam ochoty. Jezu. I fragment kuli. Ale nie wiem, czy nie znalazłbym tutaj krwi. Co? Potrzebujesz kuli i fragment. No dobra, ale znajdź sposób na opuszczenie naczynia. No ja mam linę. To on spuścił na linię to. Ja nie chcę jakimś cudem. No jak nie możesz. Mam swój. Będziemy musieli tu przyjść po prostu kiedy indziej po krew. Nie wiem kiedy, w jakich okolicznościach. Aha. Na górze może być lina taka używcza, że tak powiem. Więc na górę i tak pójdziemy na końcu, teraz pójdźmy tutaj. Co my tu mamy? Jakiś mechanizm. Kula w pancernym tym. To jest niezbyt fajne, tak sobie czytać na dobranoc. Okej, i tutaj mam przedstawione to. Nie ma to jak połamać jej kości. Jezu, krzesełko kości nawet. No tak, niepotrzebnie to robiłem, bo teraz on ma głupie zawroty głowy i musimy stąd jak najszybciej wyjść. Boję się, że teraz wyjdzie ten koleś. Tak zwany pusio. Idziemy na górę!
Okej, okay, scena z zdjęcia Jezusa z krzyża. Okej, okay, boję się wejść tutaj. To tylko pokój. Po co komu w pokoju piła tarczowa? Nóż. Z obcęki? Tak to się nazywa? Zawsze można powiedzieć... Nie, to nie są kombinerki. Krzesła się walają i obraz jest krzywy. Myślałem, że już mogę go podnieść, ale jednak... Byłem w błędzie i mamy linę. Notatka. Dobra, to są jego tortury. Dobra, cierpiące ciało. Nie wiem, co to jest, ale chętnie nacisnę. Sznurek. Nie, żebym miał jakieś pretensje do tej gry, ale tam była masa sznurów, które mógłbym użyć. Dobra, ten krzyż z sobą. I idę po krew. To nie jest krzyż. Gdzie mój krzyż? Jest. Jak się wtopiłeś? Okej, okay, idę po moją krew. Z krzyżem jestem bezpieczny. Ale gdzie ja to miałem iść? Chyba... Nie dam sobie głowy uciąć, ale chyba tutaj. Nie jestem pewny na 100%, ale krzyż bym chciał właśnie tak obrócić. Teraz mnie za samą drzwi. Okej, okay, połóżmy go tutaj. Ale mamy mnóstwo rzeczy. Jestem ciekaw, czy się pojawi. No i cóż, wrzućmy krzyż do środka. Niech ten, kogo to krew jest, ma zbawienie. Nawet nie pluskło. Zamknijmy. Okej. Okay. Nie wiem, czy tym czymś takim właśnie tak chciałbym być. Nawet bym nie chciał. Jeszcze jest zardzewiałe. I cóż... Też bym chciał stracić pamięć, jakbym takie rzeczy robił. Tak na miejscu Daniela. Też bym chciał. Okej, czyli nie zostaje nam nic innego, jak wrócić. Nic nie ma tu do roboty. Wszystko już zwiedziliśmy. Dobra, ludziska, my tutaj skończymy odcinek, bo mnie wywali. Jak wejdę w to. Ale cóż, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Naprawdę bałem się, że nie damy rady. I myślę, że Amnezja powoli zbliża się do zakończenia, ponieważ ten Agrippa mówił, że zabijemy Barona za niedługo i że wystarczy skleić te części kuli, które mamy wszystkie. Że wystarczy je skleić, przejść przez portal i go zabić. Więc myślę, że do dwóch odcinków się zmieścimy. I pojawi się wtedy nowa seria, którą jeszcze nie było na moim kanale. I myślę, że będzie ona trochę zaskoczeniem. Pozytywnym oczywiście. I cóż. I ta seria, jeszcze podpowiem tyle, będzie bardzo długa. Będzie trwała olbrzymi. Będę musiał bardzo długo nad nią siedzieć. Nie wiem, czy będę znajdował taki czas, jeżeli chodzi o moją sytuację, no ale cóż, postaram się na pewno. Więc dzięki wam jeszcze raz za oglądanie i cóż, do zobaczenia w następnym materiale. Hej!